So thank you for your kind invitation and introduction. Dziękuję bardzo za uprzejmie przedstawienie mnie i za zaproszenie mnie tutaj. And I was told that requested that I speak on something about the nature of sound. Poproszono mnie, abym powiedział coś na temat natury dźwięku. So, can you hear me? Więc na początku, czy mnie słyszycie? I saw a short video recently, and it was a demonstration of an invention that was from Harvard University, in which a machine put out, which expressed a sound, extinguished fire. Ostatnio widziałem takie wideo, na którym przedstawiono pewien wynalazek, pewien rodzaj maszyny, która za pomocą dźwięku gasiła ogień. Ciekawa rzecz. We have done in the modern world many things with fire. We współczesnym świecie wiele rzeczy robimy w związku z ogniem. But apparently there is considerable power and possibility that lies within sound as well. No, oczywiście najwyraźniej widać, że również w samym dźwięku istnieje mnóstwo możliwości. Power and possibility that has not been thoroughly explored. Jest to moc i możliwości, których do końca dogłębnie nie zbadano. Not thoroughly explored or not thoroughly exploited. Bądź też nie wykorzystano. That is in modern context. To jest, można powiedzieć, taki współczesny kontekst. But the ancient Hindu tradition, of course, is has always been very much concerned with the nature of sound. Ale starożytna tradycja hinduistyczna, w tradycji tej zawsze bardzo interesowano się naturą dźwięku. And I think that in a to look at that from somewhat of a contemporary context, the way the ancient Indians and the rishis, the sages of Bharat, understood sound was as information. I patrząc na to z współczesnego punktu widzenia, ci mędrcy i rishi ze starożytności, oni traktowali dźwięk, podchodzili do niego jak do informacji. As you are probably aware, although in the Western world and the modern world, it was thought for quite some time up until the early part of the 20th century that the world, what's out there, if you will, was fully understood. I tak jak zapewne wiecie, do początku XX stulecia w zachodnim świecie panowało przekonanie, że to, co jest ten zewnętrzny świat, został już tak dogłębnie przeanalizowany, zbadany, poznany. The idea was that the world or reality
as it was thought, was all within a closed system that worked through the influence of physical forces. Czyli zakładano, że świat, czy też rzeczywistość znajduje się w pewnym zamkniętym systemie sił związanych z praw fizyki. Okay, so then. This is, of course, I'm referring to the idea of classical Newtonian physics. Oczywiście nawiązuję tutaj do klasycznej fizyki newtonowskiej. Examining the world from that perspective, it was thought that the world is a closed system. Badanie wszechświata z takiego punktu widzenia zakładało, że ten świat jest pewnym zamkniętym układem. And that, as I say, everything could be explained by and reduced to physical forces. Tak jak wspomniałem, zgodnie z takim modelem wszystko można było wytłumaczyć, czy też zredukować do pewnych fizycznych sił. And with this idea comes the sense that everything in the world that happens is determined. Przy takim założeniu pojawia się poczucie, że to wszystko, co dzieje się na świecie, jest w jakiś sposób zdeterminowane. Much like whatever a computer will do is all determined by its programming. The computer itself has no will to change that, to think about that, reflect about that. To tak jak można powiedzieć, że komputer jest zdeterminowany przez to, jakie działa na nim oprogramowanie. Natomiast sam komputer nie może tutaj działać za pomocą jakichś aktów woli. This is not a very charming picture of the world. To nie jest zbyt uroczy obraz świata. It's thought to be a complete picture. A uważano, że jest to już taki kompletny obraz. But most of what we call life, experience, feeling, and so forth is really not much part of it. Ale większość tego, co uważamy za życie, za doświadczenie, za czucie, w ogóle nie należy do tego modelu. Fortunately, with the birth of quantum mechanics, in the early part of the 20th century, that previous understanding of matter and energy of the world out there started to come into question. Ale na szczęście wraz z nastaniem fizyki kwantowej te wcześniejsze zrozumienie świata materii i tego, że jest on tym zamkniętym układem, w tym momencie zaczęto takie rozumienie kwestionować. Of course, the implications of quantum mechanics are not understood by anybody. Oczywiście to, co stoi za mechaniką kwantową, jej implikacje, tego tak naprawdę nikt nie rozumie. But about 2/3 of the world's economy is based on quantum mechanic perspective or considerations of technology working from a quantum perspective. Ale niemniej jednak dwie trzecie światowego handlu czy różnych transakcji bazuje właśnie na osiągnięciach mechaniki kwantowej i tego, jak różne systemy działają. And the pragmatic results derived from this have, to a large extent, allowed the scientific and philosophical community of the West to put off or ignore the fact that the implications
of the quantum perspective are not understood. In other words, it's working in some way practically, so the fact that we don't understand it and we don't understand matter or what's out there is not something to worry about, is the thought, largely. Ale właśnie ten fakt, że mechanika kwantowa czy fizyka kwantowa może w jakiś praktyczny sposób działać i możemy się jej jakby efektami, możemy czerpać z niej jakieś korzyści. To sam fakt, że jej nie rozumiemy, nie oznacza jej mylności. Of course, some people in the scientific community are concerned with an understanding of nature and not simply satisfied with deriving some practical results from science and technology. And at the same time, they're very committed to the previous understanding of matter that I mentioned. So they try, have been trying to fit the quantum peculiarities within largely the classical perspective of physics. Więc oczywiście część naukowców nie zadowala, czy tej części naukowców nie zadowala samo pragmatyczne podejście czy pragmatyczne efekty fizyki kwantowej. I oni chcą, jakby próbują za pomocą tego rodzaju narzędzia znaleźć odpowiedzi na pytania związane z genezą świata, natury i tak dalej. They are committed, for example, to the idea that there is no such thing as a mind. Zależy im na przykład na tym, aby udowodnić, że nie istnieje coś takiego jak umysł. Or if there is a mind, it's really a product of a brain. A jeśli już nawet istnieje, to jest on jedynie wytworem mózgu. And having been produced by the brain through evolutionary development, it has no causal impact or effect on the world. Our thoughts have no effect on the world. I że tak naprawdę ten umysł powstał na drodze różnych interakcji związanych z ewolucją i nie jest on czynnikiem sprawczym, który oddziałuje na świat. Jest jedynie, nasze myśli są jedynie not causal. To, że nasze myśli nie mają takich, nie są, jak to się mówi, kozalne, czyli nie mają zdolności sprawczej. Thoughts have no efficacy. Myśli nie mają skutecznego wpływu. They reason like this, while the very premise is that reason itself has no impact. Oni w ten sposób rozumują, ale z drugiej strony jest to, można powiedzieć, pewien paradoks, dlatego że przecież w myśl ich teorii rozum w ogóle nie ma wpływu na świat. It has no power to weigh in on what is truth, what is real. Nie ma wpływu na to, by przeważyć tą szalę tego zrozumienia, co jest rzeczywistością, co jest prawdą. Just as in this worldview, there is no right or wrong. There are no right thoughts or wrong thoughts either. Tak jak w tym rodzaju światopoglądu, nie ma podziału na dobre i złe, na dobro i zło, tak też nie ma podziału na dobre i złe myśli. Do you follow me? Rozumiecie? Czy nadążacie za moim tokiem myślenia? In other words, if physical forces are just interacting. Innymi słowy, jeżeli te siły fizyczne wchodzą w jakieś interakcje ze sobą, there's no right or wrong. To wtedy nie ma kwestii dobra czy zła. And there are no right or wrong thoughts. I wówczas nie ma dobrych bądź złych myśli. There's no will. Nie ma woli. Such things are an illusion. Takie rzeczy są tylko złudzeń.
this again is not a very charming picture of life, and it's not one in which we really day to day live. Rzeczywiście nie jest to taki, można powiedzieć, uroczy obraz świata i nie jest to też obraz związany z naszym codziennym, praktycznym życiem. I want to say it's not a walk that anyone, a talk that anyone can walk. Nie jest to rodzaj idei, którą ktoś wcielałby w życie. In this worldview, there's rather a strong, even militant objection to the supernatural. W takim światopoglądzie istnieje pewne, nawet można powiedzieć, takie agresywne, taki agresywny sprzeciw wobec wszystkiego tego, co nadnaturalne. They may say there's no ghosts, and people may laugh and agree. They mogą powiedzieć, że nie istnieją duchy. Ktoś może się zaśmiać i zgodzić z tym. But the implication, the further implication, is that there are no minds. Ale tak naprawdę tą dalszą implikacją takiego światopoglądu jest to, że nie istnieje coś takiego jak umysł. Or if they are, they don't matter. A jeżeli te umysły, indywidualne umysły są, to one nie mają znaczenia. To jest trochę taka gra słów. Słowo po angielsku jest matter, czyli znaczyć, a jednocześnie jest słowo materia. This is the philosophy of materialism, sometimes called naturalism, sometimes referred to it nowadays as physicalism. Jest to filozofia, którą można określić mianem materializmu, fizykalizmu bądź też naturalizmu. And it's being pushed and promoted by people who are hanging on to a classical physics idea to a large extent. I w głównej mierze jest to idea, którą forsują osoby bardzo przywiązane do tej klasycznej fizyki, czy klasycznego modelu fizyki, o którym wspomniałem na początku. And they're holding on to the idea that the quantum perspective, at least, if not other evidence, leaves room to conjecture that there is more to life than physical forces. Natomiast w fizyce kwantowej, czy w tym podejściu kwantowym, istnieje pewna swoboda na domniemanie, że istnieje jeszcze coś więcej niż tylko te siły, siły fizyczne, które działają we wszechświecie. However, their particular conjecture or belief is one that has proven to be very difficult within which to demonstrate that, for example, thoughts don't have efficacy. Ale w ramach takiego światopoglądu, czy takich domniemań, bardzo trudno jest udowodnić, że myśli nie mają tej mocy stwórczej, czy tego wpływu na rzeczywistość. That the mind is only a brain. Że umysł jest tylko i wyłącznie mózgiem. That consciousness and experience are simply an illusion. Że świadomość i doświadczanie, czy doświadczenie, są jedynie złudzeniem. That consciousness is not primal. Że świadomość nie jest czymś właśnie tym pierwotnym. Yes, of course, that's how we think naturally and act, that consciousness is primal, it precedes action, thought. A tak właśnie myślimy w codziennym życiu, w praktycznym życiu, że właśnie świadomość jest najpierw, ona jakby poprzedza myśli i czyny. We act as if in our everyday life that there is a reality out there that's experienced, and that there's a reality in here that experiences. Gdyż w naszym codziennym życiu kierujemy się
no, takim postrzeganiem, taką zasadą, że istnieje na zewnątrz jakaś rzeczywistość i istnieje coś wewnątrz, czy ktoś, kto tej rzeczywistości doświadcza. The idea that consciousness or experiential reality evolves out of matter or non-experiential reality contradicts the very premise of evolutionary theory. To założenie, że coś, co nie doświadcza, coś, co doświadcza, może w procesie, może wyewoluować z czegoś, co nie doświadcza, tak naprawdę przesłanka taka, takie założenie sprzeczne jest z samą teorią ewolucji. Central to the evolutionary theory is that which evolves is present in a lesser stage or form in that which it evolves from. Gdyż założenie takie podstawowe teorii ewolucji jest takie, że to, co wyewoluowało, to, co jest produktem jakiejś ewolucji, musi przynajmniej w jakiejś części być zawarte w tym, z czego wyewoluowało. Czyli jakieś elementy muszą być poprzedzające. Consciousness, when we speak of consciousness, we speak of experiential reality, we speak of value, meaning and purpose. Gdy mówimy o świadomości, mówimy o tej rzeczywistości doświadczanej, w której istnieje coś takiego jak wartość, czy system wartości, cel i znaczenie. In physical matter, there is no meaning, there is no purpose, it's non-experiential. So, experiential reality is absolutely and entirely different than non-experiential reality. There's no connection between the two. W tej rzeczywistości fizycznej, która nie jest, która nie doświadcza, brak, nie ma czegoś takiego jak właśnie jak doświadczanie, jak cel, jak pewien zamysł i wartości. I obie te rzeczywistości, ta doświadczająca i niedoświadczająca, między nimi tak naprawdę nie można zauważyć jakiegoś powiązania. So to prove that consciousness or the observer is as unimportant as it is in classical physics has proven to be very, very difficult. Więc okazało się, że jakby zredukowanie, czy też udowodnienie, że ten widz zjawisk, który doświadcza jednocześnie i który jest, którego cechuje świadomość, którego starano się zredukować w tej fizyce, w klasycznej fizyce, że w tym nowym modelu fizyki również trudno jest zredukować tego obserwatora czy tego doświadczającego. It's proven so difficult that it has given rise to a kind of modern scientific heretics of the Orthodox Church of Modern Science. Napotkało to takie trudności, że we współczesnym świecie, w świecie współczesnej nauki wyłonili się nawet, czy jak można powiedzieć, w kościele współczesnej nauki, z tego kościoła wyłoniło się nawet wielu naukowców heretyków, można ich tak nazwać. And they are questioning the nature of matter. Którzy tak naprawdę kwestionują, czy zadają pytania na temat natury, materii. Well, the nature of consciousness is a big question.
the nature of matter is a huge question that hasn't been answered. Czyli natura świadomości to jest wielkie pytanie, można powiedzieć. I również natura materii to jest wielkie pytanie. Professor Noam Chomsky, you may be familiar with, American intellectual, in speaking about the history of science, pointed out that while several decades ago there was the famous idea that consciousness was like a ghost in the machine of matter, that by scientific discovery had been exorcised. And so there's no ghost in the machine, there's no soul in there, there's no person in there, there's no real identity in there, was the idea. But he brought up, looking at the history of modern science, the idea that it's not the ghost of consciousness that's been exorcised, but the machine itself. Ja spróbuję. Więc z pewnością znacie takiego profesora, Noama Chomskiego, który kilkadziesiąt lat temu powiedział o czymś takim jak mamy, jak mówimy, duch w maszynie, takie powiedzenie, że nauka próbowała za pomocą swoich egzorcyzmów wypędzić tego ducha z maszyny, czyli po prostu zaprzeczyć, zanegować istnienie świadomości. Znaczy to Noam Chomsky powiedział, że tak kilkadziesiąt lat, że to próbowano zrobić. I on stwierdził, że tak naprawdę to powinno się zrobić coś przeciwnego, to znaczy powinno się wypędzić tak naprawdę maszynę z ducha. Tak krótko to ujmę. So the idea is that if we want to reduce consciousness and mind to matter, it would be good to know what matter is to begin with. Więc jeżeli chcielibyśmy, że tak powiem, zredukować świadomość i umysł do materii, to warto by było dowiedzieć się tak naprawdę, czym ta materia w ogóle jest. So this idea and this push of materialism as a philosophy is running into a wall in terms of, in many respects. Więc można powiedzieć, że ten prąd materializmu właśnie dociera pod wieloma względami do takiej ściany po prostu, którą może się rozbić. And some people who are either heretics or questionable in the eyes of the orthodoxy are trying to climb over that wall and they think there's something on the other side. Więc można powiedzieć, że i teraz mamy tych heretyków, nazwaliśmy ich, że ci heretycy, bądź ci tacy, że tak powiem, niepoprawnie myślący z punktu widzenia tego głównego nurtu nauki, oni próbują się wspiąć na tą ścianę, przed którą stanęli i zobaczyć, co znajduje się po drugiej stronie. And one of the popular ideas within this group of heretics is that matter, to use a term, the ontological basement of what's out there is information. I właśnie część z tych, nazwijmy ich właśnie heretyków, to twierdzi, że tak naprawdę podstawą materii jest tak naprawdę informacja. That there's matter, there's energy, and there's information that's at the ground of it all. Że istnieje materia, istnieje energia, ale u podstaw tego wszystkiego istnieje informacja. And as I said earlier, as we began, information is sound.
A właśnie tak jak zacząłem tą prelekcję dzisiejszą w odniesieniu do starożytnych pism, że tą informacją jest dźwięk. And for centuries, by looking first within through the yogic methodology, mystics of Hinduism have developed a different understanding of what's out there than what has been arrived at for the most part as an understanding of matter by the outward methodology of modern science. I nawiązując do tego, właśnie mówiąc o mistykach, o tym jak czy mistycy wschodu, mistycy hinduistyczni, oni rozwinęli poprzez tą wewnętrzną, poprzez tą introspekcję, zrozumienie tego, co jest na zewnątrz, które diametralnie różni się od tego prezentowanego przez współczesnych naukowców. And their idea of matter is very much that it is information. A idea czy koncepcja materii, którą prezentują, to właśnie jest idea informacji. They developed an understanding of the world that could be called observer-dependent reality. I to, ten, to, to postrzeganie, które, które rozwinęli, można by nazwać wizją świata opartą na obserwatorze. Their experience caused them to want to describe the world in a way that it included everything within the range of human experience, rather than to eliminate many of those things and reduce it all down to just physical forces. Dzięki tym wewnętrznym doświadczeniom oni włączyli również doświadczającego i różne stany świadomości w tym dużym całościowym obrazie świata, a nie próbowali zredukować świadomości i wszystkich związanych z nią elementów tylko do interakcji fizycznych. So they developed a picture of the world that included sense objects, senses, minds, intelligence, awareness. Więc oni rozwinęli taki model świata, w którym istniały fizyczne przedmioty, przedmioty zmysłów, zmysły, umysły, intelekt i świadomość. And all of these subtle and gross material realities, the consciousness, citta, intelligence, buddhi, manas, mind, the seat of desire, and so forth, and the subtle psychic division of matter, and then senses and sense objects in the physical division of matter, they're all connected by sound, and the sound was thought to have four divisions. A zatem te wszystkie elementy, a mianowicie te subtelne pierwiastki, można powiedzieć, takie jak świadomość, czy citta, intelekt, czyli buddhi, umysł, czyli manas, mana. Te subtelne elementy powiązane są ze zmysłami i z przedmiotami zmysłów, natomiast
interakcje między nimi zachodzą za pomocą dźwięku. Dźwięk jest ich podłożem. So, the idea was is that there is a gross manifestation of sound called vaikari. Oczywiście jeszcze zapomniałem wspomnieć, że jakby dźwięk ma taką czworaką naturę i teraz tym najbardziej fizycznym przejawem dźwięku jest taki element, który nazywamy vaikari. And that is the realm of nam, of names. Jest to sfera nazw bądź imion. And everyday languages. I takich języków z naszej codzienności. Names mean table. Nazwy odnoszą się do przedmiotów. Friend. Do stołka, do przyjaciela. And so on. I tak dalej. And in this realm of sound, obviously there are different languages. There are Polish names, there are English names, there are Spanish names, Bengali names. Oczywiście w sferze dźwięku, w sferze tych nazw mamy różne, mamy takie różne warianty. Polskie nazwy, angielskie nazwy, czy anglosaskie nazwy, mamy hiszpańskie, czy bengalskie. But this gross physical manifestation of sound, whereby we categorize, divide things by nam, by names, arises out of the realm of thought. Ale te wszystkie, można powiedzieć, fizyczne przejawy dźwięku związane z kategoryzowaniem, z klasyfikowaniem różnych rzeczy, one tak naprawdę biorą się z wpływu myśli. And thought has there's form. Thoughts have forms. Natomiast myśli shapes. Posiadają formy, kształty. Colors. Barwy. Some musicians can see the colors of notes. Niektórzy muzycy widzą barwy nut. Or sometimes autistic people. A czasem osoby autystyczne. Can see people and identify them as certain numbers that go with certain colors and so forth. Potrafią jakby utożsamiać osoby z pewnymi liczbami, jeszcze z kolorami i tak dalej. So there's a real ontological world of thought out of which is called madhyama. This is another stage of sound, madhyama, out of which the vaikari or the gross sound comes. Więc istnieje rzeczywista ontologiczna rzeczywistość myśli, którą można nazwać madhyamą, która z kolei jest źródłem tych fizykalnych przedmiotów czy tego dźwięku, który tego bardziej fizycznego dźwięku, który nazywamy vaikari. So it's not that we experience the world, but out of our experience the world manifests. Zatem nie jest tak, że my doświadczamy przejawu świata, ale to świat przejawia się poprzez nasze doświadczenie, wskutek naszego doświadczania. This is a form of idealism, I suppose you could say. Myślę, że moglibyście nazwać to pewnego rodzaju formą idealizmu. It's not pure idealism. Ale nie jest to czysty idealizm. Because it accepts that there's more than just ideas or thoughts, there is actually something out there. Ponieważ przyjmuje on, że nie jest tak, że istnieją tylko idee i myśli, ale że istnieje jeszcze coś więcej. But the nature of what's out there is kind of a potentiality that responds to thought and thus takes shape. Ale to coś więcej ma pewien rodzaj potencjału, który reaguje na wygenerowane myśli i wtedy się przejawia. In other words, a stone is an idea. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że kamień jest pojęciem, ideą.
more than it is anything else. Bardziej niż czymkolwiek innym. So we have a gross level of sound, and then we have a more subtle level of sound, Vaikari and Madhyama. Zatem mamy ten fizyczny poziom dźwięku i bardziej subtelny, czyli ten fizyczny Vaikari i Madhyama, ten bardziej subtelny i subtelny. And thoughts precede things. Zaś myśli poprzedzają rzeczy. There's another level of sound called Pashyanti. Jest kolejny etap, czy rodzaj etap, czy rodzaj dźwięku, na który zwany jest Pashyanti. Pashyanti means to see or to witness. Pashyanti oznacza widzieć, bądź być świadkiem czegoś, obserwować. It's thought within Hinduism, particularly within Vaishnavism, that we see through hearing. W hinduizmie, a zwłaszcza w wisznuizmie, przyjmuje się, że widzimy poprzez słuchanie. So while Vaikari sound relates to the gross physical manifestation, Madhyama sound relates to thoughts, this Pashyanti relates to intelligence and ideas, kind of intuitions that have not yet developed into thoughts and into things. Więc i tak jak wspomniałem, mamy ten fizyczny poziom dźwięku Vaikari, później ten subtelny na poziomie myśli Madhyama. Natomiast Pashyanti to jest ten poziom, który związany jest z poziomem intelektu, z pewnymi intuicjami, które nie przeszły, nie przejawiły się w postaci myśli jeszcze. These levels of sound correspond with also the waking state of consciousness, the dreaming state of consciousness, when the physical world is turned off for all intents and purposes, and to the realm of consciousness that we call susupti, or deep sleep, where there's no thought and there are no actions. I można te stany, czy te poziomy dźwięku odnieść do stanów świadomości. Tak jak mamy ten bardziej fizyczny poziom, to jest this physical is compared to sleep. Yeah, to sleep. This Vaikari is called sleep. Vaikari is the waking state. The waking state. Ten stan, ten stan Vaikari porównywany jest do stanu takiego czuwania. Kolejny rodzaj dźwięku do stanu snu, natomiast ten najbardziej subtelny do tego stanu szuszupty, tego stanu głębokiego snu. So in this way the world is developing and underlined by developing from and underlined by sound. W ten sposób świat rozwija się i jest osadzony na dźwięku. In other words, the connection between the gross world, physical world, and the thought world is this different degrees of the same thing, sound. Więc to powiązanie między światem fizycznym a światem myśli tak naprawdę jest pewną gradacją jednego zjawiska, jakim jest dźwięk. Now, this is a very basic idea of the material world. And then there's the fourth dimension of sound called para, transcendental sound. I oczywiście tutaj mamy takie podstawową analizę tego dźwięku, który przejawia się w świecie materii, ale mamy jeszcze ten czwarty rodzaj dźwięku, który nazywany jest para, czyli dźwięk transcendentny. So beyond the senses and sense objects and the waking state and the thought world and dreams and deep sleep and intuition is
is the a world transcendent to all these this manifestation. A zatem ponad tymi wszystkimi przejawami, począwszy od stanu czuwania, snu, snu głębokiego, różnego rodzaju intuicji i tak dalej, mamy ten świat transcendentny. So, and this is a world of consciousness proper. To jest tak naprawdę świat tej świadomości właściwej. Unencumbered by intelligence, by mind, by senses. Który nie jest obciążony tymi innymi elementami w postaci umysłu, zmysłów czy intelektu. Where consciousness experiences itself. Gdzie świadomość tak naprawdę doświadcza samej siebie. It is the experiencer, but in this world experiences through the limited vehicle of or instruments of intelligence, mind and senses. I oczywiście świadomość ze swej natury doświadcza, ale w tym świecie ona jest jakby ograniczona przez te wszystkie narzędzia poznawcze w postaci zmysłów, intelektu i tak dalej. The way to experience it is to turn those instruments by which consciousness goes out and identifies with the world inward on itself. Jakby chodzi o to, żeby świadomość, która aby świadomość mogła skupić się, zwrócić się do samej siebie, a nie włączać te wszystkie instrumenty czy przyrządy, które kierują ją do świata zewnętrznego. This is of course the basic idea of yoga. To oczywiście jest ta podstawa jogi. And this is a different approach to understanding what reality than that of modern science. I oczywiście jest to zupełnie inne podejście do zrozumienia rzeczywistości niż proponuje to współczesna nauka. But it is full of the objectivity that science prides itself in. Ale oczywiście jest też jest ona pełna obiektywizmu, z którego tak przecież czy ta wiedza jogiczna jest pełna obiektywizmu, z którego przecież tak dumna jest współczesna nauka. And really, if we look at it carefully, it speaks to us about the full expression of renunciation that everyone universally accepts is leads us to truth. I ona, można powiedzieć, że w taki pewien sposób pokazuje, że wszyscy gotowi jesteśmy przyjąć pewne wyrzeczenie, które dzięki któremu będziemy mogli dotrzeć do prawdy. By renunciation I mean objectivity. Ale poprzez wyrzeczenie mam tutaj na myśli, mówiąc wyrzeczenie, mam tutaj na myśli obiektywizm. If you're too attached to something emotionally, you cannot be objective about it and see it for what it is. Jeżeli jesteś zbyt przywiązany do czegoś, to emocjonalnie, to tracisz taki obiektywny wgląd w to, czym ta rzecz rzeczywiście jest. You follow? Rozumiecie? Mm-hmm. For example, we think that our politicians should be objective. Uważamy na przykład, że nasi politycy powinni być obiektywni. Or the legal system should be objective and not attached, biased, purchased. Czy też system prawny, który można by było, na który można by było wpływać, nie, kupować i tak dalej, który byłby, rządziłby się uprzedzeniami. That the legal force should just follow the facts wherever they take us. Tak naprawdę prawo powinno podążać za faktami bez względu na to, dokąd nas to zaprowadzi. Science is based on prides itself in objectivity. Nauka szczyci się przecież obiektywnym podejściem. The whole world thinks that objectivity will give us some allow us to understand what's true, what's right. Cały świat stara się pokazać nam,
że dzięki obiektywizmowi możemy dotrzeć do tego, co właściwe i co prawdziwe. And similarly the yogi, podobnie też jogin, embraces this principle, również podąża za tą zasadą. And takes it too far. Ale jakby stosuje ją może nadmiernie. Too far for most people. Dla wielu ludzi. In a world of untruth, the truth will not be popular. W świecie nieprawdy prawda nie będzie zbyt popularna. It will be uncomfortable. Będzie niewygodna. And inconvenient. Niezręczna. But the yogi accepts whatever inconvenience. Ale jogin przyjmuje jakiekolwiek niewygody. If it's favorable for bhakti, jeżeli jest to korzystne dla bhakti, we accept it. To przyjmujemy to. Even if it's not favorable for my mind, nawet jeżeli nie jest to korzystne dla mojego umysłu, or my senses, dla moich zmysłów. If it's unfavorable for bhakti, jeśli to nie jest korzystne dla bhakti, I have no interest in it. To w ogóle mnie to nie interesuje. Even if my mind likes it, nawet jeżeli mojemu umysłowi się to podoba, even if my senses like it, jeśli podoba się to moim zmysłom. This is a very objective approach to understanding the nature of reality. To jest bardzo obiektywne podejście do zrozumienia natury rzeczywistości. Of course, in bhakti, this renunciation is a product of bhakti, a byproduct of bhakti. Oczywiście w bhakti to wyrzeczenie jest tak naprawdę produktem ubocznym bhakti. So it makes renunciation, which is a little scary, sprawia, że wyrzeczenie, które trochę nas tak może przerażać, dresses it up. It makes it very beautiful. Że to wyrzeczenie jest takie, dzięki bhakti je trochę tak przystraja i czyni to wyrzeczenie takim czymś pięknym. It's not bhakti itself. Ale to nie jest samo bhakti. In bhakti we don't grow by detachment. W bhakti nie rozwijamy się poprzez brak przywiązania. We grow by sangha, by attachment. Rozwijamy się dzięki sandze, czyli dzięki przywiązaniu. And in the context of that attachment to Krishna and Krishna's devotees, w ramach tego przywiązania do Krishna i wielbicieli Krishna, we naturally give up those things that are not favorable for bhakti or pleasing to Krishna or his devotees. W naturalny sposób rezygnujemy z tych rzeczy, które nie są przyjemne, czy nie sprawiają przyjemności Krishnie bądź jego wielbicielom. So if I love you, więc jeśli ciebie kocham, and I find out there's something you don't like, i widzę, że jest coś, czego nie lubisz, I don't like it. Ja też tego nie lubię. That's love. To jest miłość. So bhakti makes renunciation very, very charming because it makes it like a byproduct of love. Bhakti sprawia, że wyrzeczenie jest czymś takim uroczym i jakby dzięki temu to wyrzeczenie jest też takim ubocznym produktem miłości. It brings into the picture the perfect object of love. I ono, bhakti jakby takim na pierwszy plan wysuwa doskonały obiekt miłości. You know the Sanskrit word om. Znacie takie sanskryckie słowo om? Can you say om? Om. A, U, M. Three letters. And in one sense these represent the realm of senses, thought, and intelligence. Bur, bua, swa. Słowo om, ono jakby w symboliczny sposób przedstawia trzy takie sfery zmysłów, intelektu i świadomości. But when they're put together, ale gdy te dźwięki połączymy, then the composite of them in the form of the word om represents that which transcends all three of them. Ale gdy połączymy te dźwięki w jeden dźwięk, to jest on
dźwiękiem, który wykracza poza te trzy wspomniane sfery. That world of senses, mind and intellect is all contained within something larger than itself. Ten świat zmysłów, umysłu i intelektu jest zawarty w czymś, co jest mimo to, co znajduje się poza nimi. So that Om is para, transcendental sound. A zatem Om to właśnie jest tym wspomnianym para, czyli tym dźwiękiem transcendentnym. Consciousness unobstructed by the instruments of this world. Tą świadomością, która nie jest obciążona tymi narzędziami świata materii. But aczkolwiek my Guru Maharaj Prabhupada once said, you cannot get as much bliss by chanting Om. Ale mój Guru Maharaj Prabhupada powiedział, że z samego intonowania Om za dużo szczęścia nie wydobędziesz. As you can get by chanting Krishna. Jak z intonowania dźwięku Krishna. This Krishna means the full face, the full measure of para, transcendental sound. Dlatego, że Krishna oznacza pełen wymiar tego para, tego transcendentnego dźwięku. Therefore, the realm that corresponds with the personality of Krishna, the para brahma, is described Sri Akanta Kanta Parama Purusha Kalpataravo Drumabhumis Chintamani Ganamai Toyamamritam Kataganam Natyangamanam Papivamsi Priyasaki Chiranandam. Like this. It said, that realm, all the walking is dancing, all the talking is singing. Auracharya, Tattvacharya, Jiva Goswami questioned, what then must be the dancing and what must be the singing there? Więc jakby temu dźwiękowi odpowiada, dźwiękowi odpowiada jakby zawsze jakiś pewien obszar czy sfera i w tym, tak jak Maharaj właśnie zacytował, w tym dźwięku, w tym obszarze, czy ten obszar rządzi się między innymi takimi prawami, że tam chód jest tańcem, a zwykła mowa jest śpiewem, więc jeden z naszych acharyów, nauczycieli, Jiva Goswami, zadał pytanie, więc czym tak naprawdę, jak naprawdę może tam wyglądać śpiew czy taniec? God is some, in Hinduism we call Mahavishnu. W hinduizmie Boga nazywamy Mahavishnu. He has an idea. On ma pewien plan, czy pewien pomysł. I'm so happy, he thinks. Myśli sobie, jestem szczęśliwy. Let me become many. Niechaj stanę się wieloma. At the same time, he has jurisdiction over Maya Shakti. Z drugiej strony sprawuje taką władzę nad Maya Shakti, nad energią Mai. So when he becomes many, więc gdy on staje się wieloma, the many who are small, they come in touch with the Maya Shakti. Ta wielość te wielości, czy ta wielość tych istot, one wchodzą w kontakt z Maya Shakti, z energią Mai. This is his idea taking shape as individual units of consciousness contacting the subtlest form of matter and animating it. Jego idea jest taka, że wejście jednostek świadomości w bardzo subtelną formę materii i wzbudzenie jej, ożywienie jej. His idea is a sound. It's a transcendental sound, para,
that manifest as Prashanti. I tą ideą, czy tym pomysłem, można powiedzieć, jest właśnie ten transcendentny dźwięk para, który pojawia się jako Prashanti. The subtle, subtle form of matter can reflect consciousness. Ta taka niezwykle subtelna forma materii jest w stanie odzwierciedlać, odbijać świadomość. The reflection, the introspection of Vishnu, let me become many. Ta refleksja, czy ta myśl Vishnu, który mówi, niechaj stanę się wieloma, results in consciousness touching with reflecting, I mean, the sound product manifesting as Prashanti in subtle matter, in chitta. Skutkuje tym, że ten dźwięk para, on odbija się w jakiś pewien sposób w tej materii subtelnej i ten dźwięk staje się tym dźwiękiem Prashanti. And the world unfolds as Madhyama and Vaikari. I wówczas rozwija się świat w postaci tego dźwięku Madhyama i Vaikari. And the one makes many, but the many find many problems. No tak, więc ten jeden staje się wieloma, ale ta wielość ma wiele problemów. Zaczyna je mieć. So the need for avatar, for descending, for lending a helping hand. No i wtedy pojawia się potrzeba stąpienia, awatary, który poda pomocną dłoń. But the beauty of Chaitanya Mahaprabhu's dispensation. Ale pięknem Chaitanya Mahaprabhu jest jego rozdawnictwo. Is the avatari. On jest avatari. The fountainhead of all avatars. On jest źródłem wszystkich avatarów. The fullest expression of para, transcendental sound himself. Jest, on sam jest najpełniejszym przejawem para, tego transcendentnego dźwięku. Appears in the world to make more than a comprehensive solution to the problems. Pojawia się w tym świecie, aby dokonać takiego, można powiedzieć, ostatecznego, bardziej niż pełnego rozwiązania wszelkich materialnych problemów. So the sound that makes the world, the realm of Krishna Lila go round, is exported here. Narottam Thakur says, Golokeru Premodhan Harinam Sankirtan. The wealth, the very substance, the ontological basement of Krishna Lila, that realm, in the form of the Hare Krishna Maha Mantra, or the Nam, Krishna Nam, is exported to this world. It can not only solve the problems of the world, shed light on the true nature of what's out there, but also on the nature of what's in there and what its prospect is in terms of loving. Więc generalnie właśnie w przypadku pojawienia się Chaitanya Mahaprabhu jakby nie tylko jest przejawia się tutaj dźwięk, ale jakby cała rzeczywistość jego świata pojawia się tutaj. Tak jak Narottam Das Thakur says, that his reality appears from the ontological basement of the world of Krishna Lila, the sound of the Hare Krishna Mantra, is exported, that's its wealth, and solves not only the problems of material existence, but brings sense before us the greatest prospect for the Ta ontologiczna rzeczywistość rozrywek Kryszny, która z jego świata pojawia się tutaj i ona
nie tylko rozwiązuje te podstawowe problemy, ale ta rzeczywistość daje nam znacznie większy wgląd. Ona tak naprawdę istnieje właśnie w dźwięku Krishnanamy, czy imienia Kryszny, czy w dźwięku Mahamantry, Hare Krishna. The world evolves out of material sound. The world evolves out of material sound. Świat rozwija się w oparciu o materialny dźwięk. And by transcendental sound, you can leave the world. You can dissolve it for you, for yourself. A tak naprawdę dzięki transcendentnemu dźwiękowi można tak naprawdę wyjść z tego świata, możesz go rozpuścić, to patrząc z indywidualnego punktu widzenia. So all words in this world, all sounds are not the same. Nie wszystkie dźwięki w tym świecie, pojawiające się w tym świecie, są takie same. The sounds that come out of meditation, the sounds that come from the Veda. Dźwięki, które są wynikiem medytacji, dźwięki, które pochodzą z Wedy. Sounds that come from the Veda are coming out of meditative experience. One są źródłem doświadczenia medytacyjnego. So when they manifest in this world, they may sound like other sounds, but they have different efficacy when invoked. Oczywiście one mogą dźwięki te mogą brzmieć jak inne dźwięki z tego świata, ale ich oddziaływanie jest inne, gdy po prostu zostają wypowiadane. There are sounds like aham brahmasmi, tattvamasi, neti neti in the Upanishads. They come from inner experience. They exist. They come from inner experience of the para, the transcendental world. And when imparted by persons who have experience of that world, they have great power. Te dźwięki, które tutaj Maharaj wymienił, one pochodzą z wewnętrznego duchowego doświadczenia. I osoby, które mają to doświadczenie tej rzeczywistości param, one mają taką moc pochodzącą z tej sfery właśnie. Rupa Goswami said, Nikila Shruti Api Ratnamulyam. All the sounds of the Upanishads are like valuable jewels casting some light. Rupa Goswami stwierdza, że wszystkie dźwięki Upanishadów, czy Upanishady są niczym drogocenne klejnoty, które rzucają pewne światło, czy rozświetlają w pewien sposób. But he says, they are all shedding light on one sound made of two syllables. Ale tak naprawdę wszystkie te dźwięki, czy te klejnoty, one skupiają się na jednym dźwięku, który składa się z dwóch sylab. That sound is Krishna. That is the Mahabhakya. I tym dźwiękiem jest Krishna i nazywamy go Mahavakya. Just like there is a place in your head, you can touch it, and your whole body will stop. Tak jak mamy, możemy odszukać takie miejsce na ciele, które po naciśnięciu którego możemy po prostu zatrzymać funkcje życiowe w ciele. This one sound will do everything. Ten dźwięk po prostu zrobi wszystko, załatwi wszystko. It will stop samsara. On zatrzyma samsarę, wędrówkę dusz. As a byproduct. Jako produkt uboczny. And it will give access to, it will fulfill it will afford us the potential to experience the fullness of life. Obdarzy nas potencjałem doświadczania pełni miłości. If you want to love, there has to be somebody to love. Jeśli chcemy kochać, no to musi być ktoś, kogo
mielibyśmy kochać. As Jefferson Airplane said. Tak jak śpiewał Jefferson Airplane. We just need someone to love. Po prostu potrzebujemy kogoś do miłości. No właśnie. It's an old song. Stara piosenka. Karen will know it. Karen will know it. You can ask him. Możecie go zapytać o to słowa. So, Jiva Goswami has said, Shrotam api Upanishadam dure harikatam vata. The sounds of the Upanishads, while they shed light on the darkness of material existence and can end samsara, they leave one nonetheless dure harikatam, very far from where you can go by invoking the name of Hari, Krishna. Jiva Goswami mówi, że wszystkie dźwięki Upanishadów, mimo iż próbują wydostać nas z samsary, to mimo to daleko są od tego wyjątkowego dźwięku, dzięki któremu możemy osiągnąć znacznie, znacznie więcej, a to jest Hari, imię Krishna. The ananda of the self is very minimal. Ananda, szczęście duszy, jest czymś bardzo znikomym, minimalnym. And the ananda of Brahman as well. Również ananda Brahmana jest. Jivananda, Brahmananda, and Bhaktiananda. That is another thing. Mamy Jivananda, Brahmananda, ale zupełnie inną rzeczą jest Bhaktiananda. The ananda of Bhakti, Kampashru, Kulakara, all these astasakvikubhika, all these transformations of ecstasy, anubhav, satvikubhav, sancharibhav, vibhav, sthayibhav, one can experience a world, a very realm of ecstasy in relation to Mr. Ecstasy, the personification of ecstasy, that Krishna is himself. Again, you cannot get the same ecstasy by chanting one. Again, by chanting Krishna. Jakby dzięki Bhakti Anandzie możemy doświadczyć różnego rodzaju ekstaz, tutaj zostały wymienione satwika bhawy, vyavichari bhawy i tak dalej, dzięki którym tak naprawdę możemy poznać, tak jak Maharaj stwierdził, pana ekstazę, którego tak naprawdę nie można poznać przez intonowanie samego om. Happiness is the solution to all problems. Szczęście jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Chaitanya Mahaprabhu is one spiritual figure in the world to which no other spiritual figure can be compared in terms of being the personification of ecstasy. Chaitanya Mahaprabhu jest taką postacią, która pojawia się w tym świecie, która uosabia ekstazę do takiego stopnia, do jakiego żadna inna, znaczy w takim stopniu, w jakim żadna inna osoba znana nam tej ekstazy nie była w stanie uosobić. This is an objective statement. To jest obiektywne stwierdzenie. There are many mystics in different traditions. They're all great people, great men and women. Jest we wszystkich tradycjach mamy mnóstwo mistyków, mistyczek, którzy byli wspaniałymi wielkimi ludźmi. But Chaitanya Mahaprabhu is the very form of ecstasy itself. Ale Chaitanya Mahaprabhu jest tak naprawdę sam w sobie. On jest postacią ekstazy. On jest formą ekstazy. And the method to his madness. That is the chanting of Krishna Nam. A metodą na jego szaleństwo jest intonowanie Krishna Namy, imion Krishna. You should, from this, try to be a little convinced what power there is in this sound, Krishna. Powinniśmy być odrobinę przekonani co do tego, jaka moc tkwi w imieniu Krishna. What possibility? Jaka możliwość przed nami stoi? When you sit in the morning to chant, you should think like this. Gdy siadacie rano, aby intonować, powinniście pomyśleć w ten sposób. Where will I go today? Dokąd dzisiaj się udam? What will I experience today? Czego doświadczę?
There are no problems. Nie ma problemu. I have a technology now. Mam teraz technologię. Right? This, by which all the problems can be solved. Dzięki której wszystkie problemy zostaną rozwiązane. And that would be just a byproduct of the chanting. A to tak naprawdę będzie produktem ubocznym intonowania. Or I will experience not only the end of problems, which result from identifying and attachment to things that don't endure. Nie tylko pozbędę się problemów związanych z przywiązaniem do rzeczy, które są nietrwałe. Attachment to things is the womb from which suffering is born. Bo przecież przywiązanie do rzeczy jest łonem, z którego rodzi się cierpienie. Do you understand? Rozumiecie? If you want to stop suffering, then stop it. Jeżeli chcecie przestać cierpieć, no to przestańcie. Stop chasing enduring happiness in relation to things that don't endure. Przestańcie uganiać się za szczęściem i próbować szukać go w rzeczy, które są nietrwałe. Przestańcie to robić. That's what's disappointing. Przecież to jest największe rozczarowanie. That's the problem. To jest problem. You can't keep it. Nie możecie ich utrzymać. And if you bought it with a credit card, you still owe for it. A jak kupiliście te rzeczy za pomocą karty kredytowej, to jeszcze prawo was ściga. Even more problematic. Huh? I to jeszcze jest bardziej problematyczne. So this Krishna nam, we'll make that renunciation, which is a little scary, as I said earlier. Very easy. Krishna nama sprawi, że to wyrzeczenie, które jak już wspomniałem, jest trochę takie, może nas trochę przerażać. Że osiągnięcie go będzie czymś naprawdę łatwym. But you have to think about these kind of things. Ale musicie myśleć o tego rodzaju sprawach. What am I doing when I'm chanting? Co ja robię, gdy intonuję? What is this about? O co tu chodzi? What is the possibility that has been presented before me by some sadhu, my guru? Jaka jest możliwość, którą przedstawił mi jakiś sadhu, a może mój guru? Just thinking about this, what we're talking about, Chaitanya Mahaprabhu wept. Myśląc w ten sposób, w taki sposób, jak my teraz tutaj rozmawiamy, przez samo myślenie Mahaprabhu zaczął płakać. He said, nam nam akari bahura nita sarva shaktis tatrarpita niyamita smananena kala eta dushita bhakripa bhagavan mamapi durdaiva midisham bhajani nanu raga nanu raga nanu raga. And he wept. He said, the name of Krishna, there are many names of Krishna. Imię Krishna, którego jest wiele. They have all the shakti, his swarup shakti. Within them, all power. We wszystkich imionach Krishna jest swarupa shakti, jego własna shakti, pełnia jego mocy. There are no rules how to chant Krishna nam, like there are how to chant Tatvamasi, neti neti. Nie ma określonych reguł, aby intonować to imię, tak jak wspomnieliśmy o tych imionach, czy tych nazwach z Upanishad, Tatvamasi, neti neti i tak dalej, do którego wymagane są pewne kwalifikacje. He said, It even said you could chant in your sleep, or even while eating. Powiedział, że możesz intonować nawet we śnie, albo w czasie jedzenia. But these statements are meant to make us think. Ale te stwierdzenia mają dać nam do myślenia. If I could get a good result by chanting while sleeping. Że jeżeli otrzymałbym dobry rezultat podczas snu, bądź podczas snu czy jedzenia. How much more of a result I can get. Paying attention. I o ile lepszy rezultat osiągnąłbym, gdybym tak naprawdę był na tym skupiony. These statements like these are not meant to promote the idea of chanting unconsciously. Oczywiście te stwierdzenia nie mają faworyzować intonowania takiego bezmyślnego i nieświadomego. But to compel us to chant with attention. Ale przekonać nas do tego, abyśmy intonowali uważnie. But Chaitanya Mahaprabhu, thinking about all these things, he said, and the name is so generous like this, and such great potential is there, but see my position, I have no attraction for that. I on to wszystko powiedział i na koniec stwierdził, mimo tej wszelkiej, tej całej, tego całego potencjału, tej mocy w tych imionach, ja w ogóle nie mam
w ogóle nie czuję do tego pociągu. This kind of honest evaluation. Tego rodzaju uczciwe, taka uczciwa ocena. When it causes us to weep. Nas samych sprawi, że będziemy płakać. And then give our full effort to take advantage of that sound that Gurudev has given us. I po czym będziemy próbować w pełni zaangażowany sposób wykorzystać ten dźwięk, skorzystać z tego dźwięku, który przekazał nam nasz Gurudev. And that chanting very quickly will bring tears of ecstasy, different kind of tears. I tego rodzaju, z takim nastawieniem intonowanie szybko doprowadzi do tego, że będziemy płakać, ale w ekstazie, i to będą różnego rodzaju łzy. If you want to cry in ecstasy like Chaitanya Mahaprabhu, jeżeli chcesz płakać w ekstazie tak jak Chaitanya Mahaprabhu, to cry in tears and perspire blood even. Jeżeli chcesz, aby z waszych oczu tryskały łzy i abyście pocili się strasznie, nawet krwią. Czy chcecie coś takiego osiągnąć? About that, it is said. Mówi się o tym. What is that? Vayavicha bralahoi bitare anandamoy. Krishna prema adbhuta charita. The wonderful charit character of prema is that on the outside it looks very undesirable, but inside it is full of ananda. Charakter premy jest taki, wspaniały charakter premy jest taki, że na zewnątrz czasem może jawić się ona jako coś niepożądanego, ale jest cudowna wewnątrz, w naszym wnętrzu. You might think, why I want to be like Chaitanya Mahaprabhu, always weeping, falling over. Możesz się zastanawiać, dlaczego miałbym być taki jak Chaitanya Mahaprabhu, po prostu ciągły płacz, po prostu potykanie się. Even to be a sadhaka, I have to change my life. There's some discomfort. Żeby stać się sadhaką, praktykującym, nawet tutaj już muszę podjąć pewien dyskomfort. People look at you and say, "You do that?" Ludzie będą patrzeć na ciebie, będą pytać, naprawdę to robisz? You don't eat meat? Nie jesz mięsa? What do you eat? To co jesz? People think like this. Ludzie myślą w ten sposób. Some discomfort we accept. Przyjmujemy pewne niedogodności. As a sadhaka. Jako sadhakowie. But it brings some joy inside. Ale w środku rodzi się radość. Some meaning, understanding. Znaczenie, zrozumienie. Some joy, some bliss. Radość, błogość. Material life is just opposite. A materialne życie jest wprost przeciwne. United States, I'm from the United States, and its greatest contribution to the world is packaging. Największym wkładem Stanów Zjednoczonych do historii świata jest pakowanie. Pochodzę ze Stanów, więc wiem. Just dressing things up to look better than they are. Czyli tak upiększanie rzeczy, aby wyglądały lepiej niż są w rzeczywistości. It's a magic. To jest ta magia. Illusion. Złudzenie. Looks good on the outside, but inside is very bad. Wygląda dobrze na zewnątrz, a w środku no. That is material life. Beznadziejnie. To jest życie materialne. And spiritual life may look bad on the outside. Życie duchowe z kolei może na zewnątrz wyglądać trochę nieatrakcyjnie. But inside it is anandamoy. Ale wewnątrz jest anandamoy, pełne anandy. So to contemplate this idea nam tattva, that will be very useful for us in terms of our practice and the pursuit of the prayojan, the goal of praying. Skontemplowanie tych rzeczy związanych z nama tattvą będzie pomocne dla naszej prayojany, do osiągnięcia naszego celu. This is part of what we call nishta. To jest część tego, co nazywamy nishtą. To engage your intelligence. Zaangażowania naszego intelektu. In what is bhakti? W to, co jest bhakti. What is kirtan? What is krishnanam? W to, co jest kirtanam, to, co jest krishnanamam. That will then drive your mind and your senses in the direction of the fruits of krishnanam.
wówczas to sprawi, że twój umysł i twoje zmysły będą podążać w kierunku tych owoców, które przyniesie Krishna Nama. And will save you from all the different thoughts of the world. I ustrzeże się przed tymi wszystkimi światowymi myślami. Save you from being a robot. Od bycia robotem. You don't want to be a robot, do you? Chyba nie chcecie być robotami, prawda? This is materialism. It says we are all robots. To jest materializm, który mówi, że wszyscy jesteśmy robotami. If I was to debate with such a person, I would ask, why should I debate with a robot? A gdybym ja miał zacząć debatę z taką z osobą, która wyrażałaby taki pogląd, to zadałbym sobie pytanie, a dlaczego miałbym debatować z robotem? The very philosophy of materialism says there's a debate between two programmed robots. That's the outcome is already determined. Sama filozofia materializmu, w myśl tej filozofii, taka dyskusja nie miałaby sensu, bo byłaby to rozmowa między dwoma zaprogramowanymi automatami. Różnie zaprogramowanymi. To shed penetrating light and expose the darkness of materialism, this Krishna Nam is very, very capable instrument for providing that kind of light. A właśnie Krishna Nama pozwala rzucić takie wnikliwe światło i jakby naświetlić czy obnażyć te błędy materializmu. It's not just some sound. To nie jest jedynie jakiś tam dźwięk. So there's some tattvas and philosophy that underlies that. Jest pewna filozofia, pewna tattva, która jest jego podstawą. And the purpose of that philosophy is on the one side to expose this the madness of materialism and the potential for being really fully human, which means to learn how to love. I z jednej strony ten dźwięk ma w sobie moc właśnie obnażenia tego szaleństwa, czy głupoty, dążeń materialnych, a z drugiej pozwala nam stać się w pełni ludźmi, tak naprawdę, a na czym polega, ludźmi, którzy tak naprawdę mogą rozwinąć potencjał miłości. Humans are not different from animals because they're intelligent, but because they have the capacity to love. I można powiedzieć, że ludzie różnią się od zwierząt nie dlatego, że są inteligentni, czyli od nich inteligentniejsi, ale dlatego, że posiadają zdolność do kochania. Consciousness in human dress can engage in voluntary activities. Świadomość przeobleczona strojem ciała ludzkiego może dobrowolnie angażować się w dobroczynność. And Guru Vaishnavism gives us something very meaningful and fulfilling to choose. Zaś Gaudiya Vishnuism daje nam coś, co ma sens i co daje spełnienie i można to wybrać. Voluntarily accept and make effort within. Coś, co można dobrowolnie przyjąć i podjąć wewnętrzny wysiłek. It is a gracious, merciful dispensation that when connected with our effort to take advantage of it will bring the full results of transcendental love. Jest to, można powiedzieć, taki dar, jak już mówimy o tym boskim, tego boskiego rozdawnictwa. A z drugiej strony, jeżeli my podejmiemy jednocześnie wysiłek, to możemy dzięki temu osiągnąć pełen potencjał miłości. So I hope that you think about this and mam nadzieję, że zastanowicie się nad tym. And that you chant better tomorrow. Że będziecie lepiej intonować jutro. Or tonight. Albo dziś wieczorem. And again, when you sit to chant, you have to think there is so much more you can find in this chanting than you can find on Facebook. Gdy tak zasiądziecie do intonowania, pomyślcie, w tym intonowaniu mogę znaleźć znacznie więcej niż to, co teraz jest na Facebooku.
You can go to the Facebook of the spiritual world. Możecie udać się na możecie wejść na wejść na Facebooka świata duchowego. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Czy są jakieś pytania? Po angielsku to później po polsku. Tomasz Maharaj spotkał się wielokrotnie. Czy ty masz już później na angielski? Tak, proszę. Ja wiem, że możesz. Z pewnością Maharaj spotkał się wielokrotnie z ludźmi, którzy są ateistami. W takich rozmowach jak próbował przekazać albo wzbudzić atrakcję w tej osobie, aby spróbowała myśleć w inny sposób. I w zasadzie to jest. You must have met many different people who are atheists. Who are atheists? Atheistic. 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 Yes. And did you try to kind of change your current thinking? Were you successful? By example. Mm-hmm. Like I know, but ale poprzez przykład czy poprzez rozumowanie? I tried to change their mind. Yeah, I tried to change their thinking by my example. And if by my example I can create some teachable moment, then I offer some insight or some rebuttal, and I can do quite well with that. Because I met some person recently. Yeah. And that person told me he's atheist. Mm-hmm. And I thought, that's fine. Mm-hmm. But he thought that maybe his way of thinking is not right. Mm-hmm. So I was wondering how to show him other way, but I'm not sure yet how to do that. So right. Well, one of the good ways to do that, kind of the basic way, is to kind of ask that, I understand you're an atheist, you don't believe in God or the supernatural. So what do you believe in? You ask them, what do you believe in? And then you'll probably find out that the things they believe in have implications, that when they understand those implications, they say, well, I don't believe in that. I don't think that. Just like the implications of materialism are, for example, that there's no free will, that your thoughts and your desires have no impact on what you do. And there's no right or wrong, there's no good or bad thoughts, there's no meaning, there's no purpose. You start talking about, these are the things that go with atheism. A lot of people are atheists because they've been presented a certain picture of God and they don't believe in that picture of God, which is not a very good picture, or they haven't looked at it very carefully. And they see very much superficial representations of religion that are superstitious and anti-scientific and so on and so forth. And so they're rejecting something without really understanding, often, what they are accepting along with the rejection of the supernatural. Because if you reject the supernatural, let me give you an example. You ask your atheist friend, do you like to eat naturally? Do you want to go to a health food store for lunch? Or does it matter to you? So yeah, he might say, I'm a vegan. I like to live naturally, right? Well, within materialism, at least, which is the largest really form of atheism, there is nothing that's unnatural. There's nothing that's unnatural. Oil spills are not unnatural. What's that stuff called, the weed killer from Monsanto? Glyphosate. Roundup. Roundup. Those type of things.
They're not unnatural. There's nothing unnatural. That's naturalism. It's just the physical world doing things. That's all. So there can only be natural things if there's something that goes against the natural. There has to be something unnatural. Call it unnatural or call it supernatural, but it has to be there for there to be anything natural, for there to be anything unnatural. There can't be anything unnatural within materialism, within physicalism, within naturalism. So most atheists, if you tell them, you know, they say, well, I don't believe that. I mean, yeah, you know. So what are the implications then if you say there's something unnatural? There's something that's going against nature. If there's only natural forces, there can't be anything unnatural. Unnatural means there's a self, in one sense. Do you understand me? So you have to make arguments like this. You have to play out the implications of materialism, what it means. It means it doesn't. There's no meaning to life. There's no purpose to life. There's no self. There's no real person in there. There's nobody really in there. Thoughts have no reason. Has no bearing on truth. I mean, who can live like that? Who believes that? If you look at somebody like Richard Dawkins, he'll admit that. But he can't live that, therefore he's out debating about you know, atheism and its virtues and so forth. Most of this atheism, is really against the superficiality of religion that is a prominent face of religion, and also it is a buying into the promise of modern science, the promise, and the idea that it's really figured everything out, which is so far from the truth that it's pathetic. So you have to kind of look at, you know, the implications of it. Most people are atheists, but only they have not really examined the implications of that. They're just rejecting ideas that often don't make sense, that they relate, that they think corresponds with religion. A hardcore atheist who has thought these things out and is convinced of his perspective, at least will have to say, yeah, it's a belief. I believe that. That's my conviction. I can't prove that. Most atheists think if you can't prove it, then don't believe it. But most of the things they believe in can't be proved. You can't prove there's no mind. You can't, you know, you can say, why do I have to prove that there's no God? We can't see him. You have to say, I have to prove that he's not there? He's not there. What about your mind? Do I have to prove that there's, you have to prove that there's no mind. I think that there is a mind. What do you think? Do you think there is a mind? Do you think you have experiences? What are they? Are those just a brain? You have to talk like that. You have to something like that. Okay. Yes. I think you've given a very nice lecture about nature of something. So here I have two persons. 4 decades ago, this lady was attending my initiation rite. 40 years ago, within 3 weeks now, and she came with the son, and he was eager to listen to the sound of harmonium. Could you demonstrate to us playing Mahamantra? Could we sing? Could you demonstrate this practically? Oh, the chanting. Yes. You would like to have kirtan? Yes. Yes. Okay. How do you kirtan?